Wicepremier Janusz Piechociński gościł dziś w Ełku. Na spotkanie, które odbyło się w Technoparku, minister gospodarki przyjechał na zaproszenie władz miasta. Wzięli w nim udział m.in. posłowie Andrzej Orzechowski, Tomasz Makowski, Zbigniew Włodkowski i Stanisław Żelichowski. Głównym tematem rozmów, jakie poruszono na spotkaniu z Januszem Piechocińskim, była m.in. budowa Via Baltiki, drogi krajowej nr 16 i rozszerzenia ełckiej podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Priorytetem są inwestycje drogowe, bez których region północno-wschodniej Polski nie może się rozwijać gospodarczo, powiedział wicepremier. Dla mnie najważniejsze w tej chwili, aby miejscowość, która nazywa się Suwałki, miała sprawną i dobrą obwodnicę jako pierwsza. Twierdzę, że takie realistyczne podejście ma jakby sens, kiedy miałbym wyznaczać na dużych dystansach przebieg przyszłej Bałtyki, rezerwować teren, wykupować i robić badania geologiczne, nie mając świadomości, że na pewno mam finanse, to na pewno wolałbym zrobić szesnastkę do odpowiednich standardów, bo ona w inny sposób łączy siódemkę i jedynkę z tą częścią. Pamiętajmy też o tym, że skala oddziaływania kończonej w tej perspektywie na pewno normalizacji ósemki, czyli drogi do Białegostoku i dalej na wschód, też jest bardzo istotna. Wizyta w Technoparku to nie przypadek. W ubiegłym roku w Ministerstwie Gospodarki został złożony wniosek o zmianę granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chodzi o zwiększenie obszaru ełckiej podstrefy o tereny Technoparku, zwiększenie obszaru podstrefy suwalskiej i utworzenie podstrefy w Łomży. Są zapewnienia wicepremiera o priorytetowe potraktowanie tej sprawy, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Mamy pewność, że grunty Parku Naukowo-Technologicznego zostaną rozszerzone o specjalną strefę ekonomiczną, podstrefę Ełk. Pan premier obiecał przyjrzeć się naszemu wnioskowi, który już oczekuje na decyzję Rady Ministrów i został już opracowany w Ministerstwie Gospodarki. Wiemy też o nowych instrumentach wsparcia finansowego dla parków technologicznych. Pan premier zadeklarował również, że specjalne strefy ekonomiczne, mówię tutaj o suwalskiej strefie warmińsko-mazurskiej, być może będą mogły liczyć na dodatkowe preferencje, takie, które będą kuszące dla inwestorów z Polski. Dzisiaj mamy 14 stref i każda ma takie same warunki do inwestowania. My mamy oczywiście gorzej, bo ciężko tutaj dojechać, wyjechać i tak dalej. Natomiast jakiś instrument minister gospodarki zapowiedział na tym spotkaniu i to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ wiemy, że będziemy konkurencyjni w stosunku do innych stref. Podczas spotkania nie zabrakło rozmów o Via Baltice. Ta inwestycja miała zostać uwzględniona w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020. Jednak po rozmowach premiera Donalda Tuska z premierem Litwy budowa Via Baltice nie będzie priorytetem w obecnej perspektywie. Teraz wszystko w rękach samorządów, które muszą naciskać na polski rząd, by pieniądze na budowę tej drogi pojawiły się teraz, dodaje Andrukiewicz. Wiemy, że z Funduszu Spójności zostanie wyodrębniony fundusz Łącząc Europę i teraz wszystko będzie zależało od strategii polskiego rządu, jakie inwestycje zaproponuje do finansowania z tego funduszu. I to też wszystko będzie zależało od naszych społeczności lokalnych, od samorządów, czy będą naciskały na polski rząd, żeby przebieg Via Baltiki był zrealizowany właśnie w tej perspektywie finansowej. Przebieg oczywiście przez Ełk, bo to nas interesuje. Przebieg jest już ustalony. Dlatego dzisiaj był również obecny na spotkaniu prezydent Suwałk, inni samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy głośno mówili o Via Baltice, które dla nas jest być albo nie być rozwoju. Na spotkaniu nie zabrakło również lokalnych przedsiębiorców. Rozmawiano o problemach, z jakimi borykają się małe firmy. Jednak podczas jednej wizyty ministra gospodarki nie uda się przedstawić wszystkich problemów, powiedzieli Radiu 5 Ryszard Łukasik, właściciel firmy motoryzacyjnej, i Kamil Rutkowski, jeden z ełckich deweloperów. Ja reprezentuję branżę motoryzacyjną, także interesowały nas też kwestie związane chociażby z łatwiejszym dostępem naszych klientów do produktów w postaci samochodów. Nie? Mam na myśli tutaj przedsiębiorcy, odpis VAT-u, kluczowa kwestia, która powoduje to, że mali przedsiębiorcy niejednokrotnie podstawowe narzędzie to samochód. Nie? I te kwestie liczyłem, że będą w znacznej mierze przez premiera wyjaśnione. Myślę, że to spotkanie bardziej było takie na wyższym szczeblu, tak? Nie uda się na ministra gospodarki w jednej osobie obsadzić tymi wszystkimi problemami i trzeba uderzać od drugiej strony na mniej formalnych spotkaniach. Po spotkaniu w Ełku Janusz Piechociński udał się do Orzysza, gdzie dokonał otwarcia biogazowni.